Serwus i to dzień dobry, ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta i witam wszystkich bardzo serdecznie, oglądajcie do końca, ponieważ dzisiaj spróbujemy porozumieć się z Herobrine'em, mam nadzieję, że to się uda, a na pewno się uda z waszą łapką w górę, więc proszę was o łapki, subskrypcję, no i oczywiście, jeżeli kupicie takie breloki, szczególnie ten, widzowie, on bardzo dużo przynosi szczęścia, no ale szczypcą też coś tam szczęścia przynosi, więc każdy raz jak gdzieś nie kupicie, to na pewno dużo szczęścia wam przyniosą na sprawdzianach, kartkówkach z matmy polskiego historii, w ogóle sobie z wszystkich na świecie, także polecam bardzo serdecznie. Pierwszy link w opisie palionstyle.pl, a was zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj naprawdę miałam bardzo ciężką noc, ponieważ totalnie nie wiedziałam, nad czym mam się tutaj rozwodzić, zastanawiać i jak już wiedziałam, co mam zrobić, no to jednak stwierdziłam, że nie do końca i potem jednak stwierdziłam, że może tak. No zresztą, dobra, najpierw wam wytłumaczę, ponieważ na pewno wielu z was nie widziało poprzedniego odcinka. Ogólnie rzecz biorąc, Mr. Herobrine, który mnie uwięził, postanowił mnie wypuścić i po tym jak mnie wypuścił, powiedział mi, że chce się ze mną przyjaźnić. No i ja rozważałam przez całą noc, co mam robić. To znaczy, czy mam udawać z nim przyjaźń i tak dalej, czy nie i po prostu wiecie, no sorry Herobrine, ale no wiadomo, że jakby, no bo wiecie, wiadomo jest to, że nie będę się z nim przyjaźnić tak na serio, ponieważ to jest znak Herobrine i bardzo mnie skrzywdziło, ja nie zdradzę moich konnych paleonowiczanów, no a druga sprawa jest taka, że no po prostu, no widzowie, no no way, po prostu nie ma takiej opcji. Więc myślałam nad tym, żeby po prostu zrobić taki fake sojusz, fake przyjaźń, żeby wiecie, dowiedzieć się jak najwięcej i w ogóle. Także to byłaby niezła myśl, widzowie. No ale z drugiej strony bardzo się tego bałam, więc poprosiłam was o to, abyście mi pomogli w podjęciu tej decyzji. I bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze, naprawdę jesteście przewspaniali i bardzo was mocno kocham. Serio nawet nie wiecie, jakie wy dajecie mi wsparcie i w ogóle no doceniam naprawdę wszystko, więc bardzo dziękuję. No i parę z was osób napisało mi, że może bym tak sprawdziła i troszeczkę podpuściła Herobrine'a co do tego, no jakie ma po prostu intencje i w ogóle. Więc właśnie widzowie, przygotowałam sobie tutaj książkę, w której będziemy pisać do niego list, w którym poprosimy go o to, aby ukazał nam jakiś, no nie wiem, no po prostu, wiecie, pokazał nam, że faktycznie zmienił się i warto się z nim przyjaźnić. Także dzisiaj to zrobimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że no, że to się po prostu uda. I nie pamiętam teraz, czy dałam kotkowi jedzenie. Wydaje mi się, że dałam, ale nie wiem, albo nie dałam. Nie dałam, dobra, sorki, ciasteczko, na takim razie teraz masz jedzonko. Więc tak, widzowie, zaraz oczywiście zaczniemy pisać list, ale najpierw proszę was o to, żebyście dali łapkę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Zapraszam też na moje inne social media i oczywiście na Instagram i na YouTube'a, widzowie, bo mam drugi kanał i to jest Emilka Szypuła. W opisie macie linka tam, super vlogi są i zwłaszcza w walentynki będzie świetny vlog, więc musicie koniecznie go, widzowie, zobaczyć, więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, widzowie, ale tak już całkiem oczywiście serio. Tak, piszemy list, widzowie, piszemy list. Ojejku, to nie jest książka, tutaj mamy książkę, więc musimy napisać teraz odpowiedni list. Więc uwaga, uwaga. Nie będziemy pisać do niego kochany Herobrine, to wiadomo, ale jeszcze do niego Drogi Herobrine, okej, wykrzyknik. Pamiętajcie, że jak piszecie list, to w prawym górnym rogu powinna być też miejscowość i data, ale my tego nie zrobimy, ponieważ no bez przesady, widzę, to jest taki list, wiecie, mało oficjalny w ogóle, ale jak będziecie pisać w szkole list, to pamiętajcie o dacie i o miejscowości w prawym górnym rogu, ale w każdym razie lecimy z tematem. Dobra, drogi Herobrine, przemyślałam tę propozycję i jest ona bardzo ciekawa, jednakże to, co zrobiłeś, wyrządziło mi, tak się pisze, wyrządziło? Okej, spowodowało mi wielki ból fizyczny, jak i psychiczny. Dlatego też mam pewne wątpliwości co do naszej relacji. Choć nie ukrywam, że miło by było zakopać topór wojenny między nami. Okej. I podpiszemy się Milki, widzowie. Podpiszemy się Milki. Dobrze, więc tak, widzowie. Teraz przeczytajmy ten list, zobaczmy, czy tutaj coś brakuje i czy wszystko jest dobrze. Więc tak. Drogi Herobrine, przemyślałam tę propozycję i jest ona bardzo ciekawa. Jednakże to, co zrobiłeś, spowodowało mi wielki ból fizyczny, jak i psychiczny. Dlatego też mam pewne wątpliwości co do naszej relacji, choć nie ukrywam, że miło by było zakopać topór wojenny między nami. Milki, mam nadzieję, widzowie, że... No nie wiem, no nie wiem, jak ten, dobra, list...
List do Herobrine napiszemy. List, o kurde, list do Herobrine. Dobra. Aha, no i nie wiem, no to tak napiszemy. List w takim razie. Do H. Okej. Podpisujemy. Mamy list do Herobrine'a, więc idziemy go mu teraz oczywiście zanieść, więc no cóż, widzowie, muszę mieć jakąś skrzynkę oczywiście. Czy ja tu mam jakąkolwiek skrzynkę? Skrzynka check, widzowie, na 100% powinnam tutaj coś mieć. Okej, mamy tutaj skrzyneczkę, także zanim pójdziemy tam, to ja bym się poszła mimo wszystko przespać, widzowie, ponieważ w nocy tak szlaja cię po panionowie, gdzie pełno białych oczu się na nas patrzy, to nie jest zbyt pozytywne i miłe, więc widzowie, wszystko się prześpimy. Okej, już wstajemy, więc teraz możemy iść do tego całego chorego miejsca, trochę chorego, no ale widzowie, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. No cóż, widzowie, go! Nawet nie wiecie, jak mnie, kurczę, blaszka denerwuje to, że tutaj pełno jest tych śmiesznych tych i mi to, kurde, cały czas efekty nowe daje, ale w każdym razie boję się też tych białych oczu wszędzie. To jest bardzo, bardzo straszne i szczerze powiedziawszy, no nie wiem, widzowie, no nie wiem. Nie wiem, czy to zmieniać, czy to zostawić. Może na razie to zostawię, zobaczymy na odzew Herobrine'a, no i może potem coś pokminimy. Nie wiem, widzowie, kurde. No sprawdzimy, jakie on ma teraz intencje, wiecie, wybadamy go w następnych odcinkach. No i jeżeli faktycznie będę się czuła bezpieczna, no to wtedy wejdę z nim w tą fake przyjaźń, czyli fałszywą przyjaźń. No ale jednak, jeżeli będę odczuwała, że może mi coś grozić, albo chłopakom przede wszystkim, no to wtedy na pewno, widzowie, z nim w żadną taką przyjaźń oczywiście nie wejdę. Więc tak, postanowiłam sobie, że nie wiem, że to jest dobry pomysł, ale stwierdziłam, że po prostu tutaj zostawiam sobie przy tej głowie skrzynkę. No nie wiem, może, no po prostu może tutaj, widzowie, list. Czy on na pewno jest dobrze napisany? Dobra, widzowie, nie czytamy tego. Pisaliśmy to, potem przeczytaliśmy, myślę, że powinno być w porządku. Dobra, widzowie, zostawiam ten list w takim razie. Na serwerze jestem na całe szczęście sama, więc git. I dobrze, widzowie, no wracamy po prostu do domku. Mam nadzieję oczywiście, że Herobrine tutaj przeczyta, no i nam jakoś odpisze ładnie i odpowie, no i będziemy wiedzieć przynajmniej, na czym po prostu stoimy w następnych odcinkach, także no zobaczymy. Najgorsze jest to, że kurde, tęsknię strasznie za chłopakami. Nie wiedziałam, że to kiedykolwiek powiem, ale tak, tęsknię za chłopakami z Palionowa. Wow, tęsknię po prostu ich nawet, no nie wiem, tęsknię nawet to, że oni mnie śmiali się ze mnie i w ogóle, nie wiem, no brakuje mi tego, nie będę ukrywać po prostu, że mi brakuje, jest mi strasznie przykro, coś taka wyobcowana tutaj, taka wyalienowana, więc strasznie, strasznie niedobrze, no po prostu bardzo, bardzo źle bym powiedziała, widzowie, także no, no cóż, no, no mam nadzieję, że jakoś chcecie na dniach, w ogóle fajnie byłoby wykorzystać właśnie tą przyjaźń Herobrine'a do tego, aby odnaleźć tych chłopaków, także byłoby mega miło, gdyby się to oczywiście udało. Co to jest za list? Oto dowód mojej przyjaźni. Zmierzaj na zachód. Znajdziesz tam portal, który przyniesie cię do wymiarów, w którym są twoi przyjaciele. Czy ja dostałam odpowiedź już? Ej, nikt nie wbił na serwer. Ja mam czat włączony, jak widzicie. Zmierzaj na zachód, znajdę tam portal, w którym się do wymiarów, które są moi przyjaciele, widzowie. Zachód, gdzie jest zachód? Czekajcie, tam jest east, czyli wschód, a zachód jest west, czyli tam musimy zmierzać, widzowie, na zachód i tam ma być jakiś portal. Okej. Czyli czy Herobrine serio? Ej, nie wierzę w to, co? Dobra, czekajcie, przemyślmy sprawę. Po co Herobrine? To jest jakby, ja rozumiem, kurde, nie, właśnie, że nie rozumiem, co tu się dzieje? Wait. Po pierwsze, jakim cudem Herobrine dał mi tę książkę tutaj, nie wchodzą na serwer, to po pierwsze. Po drugie, okej, jest to dowód przyjaźni i to bardzo duży, ponieważ wiecie, ja chcę dowiedzieć się, gdzie są moi przyjaciele i on mi mówi, gdzie są przyjaciele, ale z trzeciej strony, dlaczego on chciałby mi powiedzieć, wiecie, jakby no, to nie ma sensu, no po co ja bym miała na przykład więzić Szybsona przed Dave'em i potem powiedzieć Dave'owi, ej Dave, powiem ci, gdzie jest Szybson, bo chcę się z tą przyjaźnić, to nie ma w ogóle sensu i nie za bardzo tego rozumiem. Czy to jest jakaś podpucha, czy nie? Więc znowu, widzowie, potrzebuję waszej rady. Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółkami po prostu i przyjaciółmi tutaj. Więc widzowie, bardzo was proszę o radę. Co mam zrobić? Czy mam iść na ten zachód i zostawić Palionowo, czy mam zostać? No ale z drugiej strony, skoro on tutaj pisze o jakimś portalu, to może być nasza jedyna szansa, widzowie, a już tutaj dostanę świra po prostu na tym Palionowie, więc widzowie, nie wiem, no napiszcie mi w komentarzu, co wy byście zrobili na moim miejscu. Czekam na wasze komentarze, mam nadzieję, że razem znowu podejmiemy dobrą decyzję, naprawdę bardzo na was liczę, ostatnio bardzo mi pomogliście, więc mam nadzieję, że i dzisiaj mi pomożecie, także widzowie, bardzo was proszę,
piszcie komentarze, a my widzimy się w następnym odcinku jutro 14:30.